Hej, witajcie, z tej strony Noxy i dzisiaj porozmawiamy sobie o systemie 10 banów niestety z tym filmem się spóźniłem, bo on miał być wczoraj a jednak będzie dzisiaj no cóż, tak wyszło i na początku tego filmu chciałem zrobić drobny eksperyment, zwykle nie przypominam o zostawieniu łapek w górę ale chcę zobaczyć co się stanie jeżeli przypomnę Wam o nich na początku filmu zobaczymy jak powędrują statystyki więc jeżeli teraz macie chwilkę to możecie zostawić kciuka w górę pod filmem, a jak się nie spodoba później, to możecie go zabrać. E, I przejdźmy do tematu filmu. Więc tak, przede wszystkim musicie znać moje zdanie na temat. Nie musicie, ale jeżeli to oglądacie, to być może chcecie e, znać moje zdanie na temat systemu 10 banów. Ja uważam, że jest genialny. E, nie mówię tutaj o grze jakby profesjonalnej, o profesjonalnej scenie, e, bo systemy banów na profesjonalnej rozgrywce i na solo queue się troszeczkę różnią. Na solo queue bany odbywają się w trybie jakby blind, czyli nie wiecie co banuje przeciwnik i bany mogą się pokrywać. Mimo wszystko, moim zdaniem, ten system jest genialnie skrojony pod potrzeby solo queue i jest strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim, pierwszą rzeczą, jaka się rzuca mi w oczy, jest to, że Champions League trwa po prostu wiele krócej. Jest to bardzo przyjemna rzecz, bo często jest tak, że chcecie wejść i zagrać gierkę. Niekoniecznie przy tym martwiąc się tym, co się teraz banuje, i tak dalej. Nie musicie się tym teraz martwić, bo każdy ma swojego bana. System 10 banów doskonale działa jako zniesienie odpowiedzialności za banowanie. Wiecie teraz, jeżeli ktoś nie zbanuje jakiejś postaci, e, albo ty zbanujesz złą. I ktoś ma do ciebie pretensje, to on też miał swojego bana i on też mógł zbonować tą postać, więc ta odpowiedzialność za bane już nie ciąży na tej trójce osób, a wcześniej nawet jednej osobie, e, która wykonuje wszystkie bane za drużynę. E, teraz jest to pięknie rozłożone po drużynie. Niektórzy powiedzieliby, że Problemem jest to, że bany mogą się powtarzać. Tylko popatrzcie na to z tej perspektywy. Jak często zdarzy się, żeby pokryło się 5 banów? Jest to praktycznie niemożliwe. Będzie się zdarzało bardzo rzadko. Jeżeli pokryją się 4 bany, to dalej obie drużyny wykonały tyle samo banów co w poprzednim systemie banowania. I wydaje mi się, że nawet taka sytuacja jest jakby ok, neutralna, ale raczej rzadko tak się będzie działo. I powodem, dla którego myślę, że tak się będzie rzadko działo, jest to, że osoby, które nie lubią grać na jakąś postać, albo w zasadzie, jeżeli mówimy o nielubianych postaciach, na przykład taki Yasuo, e, to on będzie często banowany, ale założę się, że będą gry, kiedy nikt jej nie zbanuje, dlatego, że będzie myślał, że zbanowała ją przeciwna drużyna. E, w zasadzie w tym momencie możemy zahaczyć o wpływ systemu 10 banów na one -tricków. Ok, Okej, faktycznie... Te osoby mogą widzieć swoje postacie częściej zbanowane. Jeżeli postać miała bardzo wysoki ban rate, to wydaje mi się, że jej trochę spadnie. Jeżeli wcześniej, na przykład, załóżmy, jest kasadin, który jest banowany w 80% gier, wydaje mi się, że w tym systemie jego ban rate spadnie. Za to postaciom, które miały mniejszy wcześniej, ban rate trochę wzrośnie. W innej troszeczkę sytuacji są gracze na wysokim elo, bo tutaj będzie wielu łańtrików, wiele osób, które poświęciło mnóstwo czasu graniu jedną postacią i one mogą mieć trochę ciężej, bo na wyższym elo to działa w ten sposób, że jeżeli z kimś zagracie, załóżmy, że gracie z trickiem Sinjda, który jest bardzo dobry i wszystkich ciśnie, on zagra jedną grę, bardzo duża szansa jest, że w następnej grze ktoś zbanuje Sinjda, bo teraz już nie masz tylko trzech banów, tylko pięć. Jeżeli ktoś grał z nim poprzednią grę, to jest bardzo duża szansa, że w następnej grze zbano jest bo mu bardzo dobrze poszło. Takie gry, takie rzeczy na Halo zdarzają się cały czas, bo tam się gra z dosyć wąską pulą osób i one się bardzo często powtarzają. I w zasadzie ostatni punkt na naszej liście, czyli w jaki sposób nowy system banów może wpłynąć na różnorodność gier. Wiecie co, mam tutaj pozytywne. Hmm... Pozytywne myśli, że tak powiem. Mam nadzieję, że system wpłynie bardzo dobrze na tą różnorodność gier, bo jednak faktycznie rzadko się będzie działo, żeby było zbanowanych tylko 6 postaci, dzięki czemu możemy widzieć bardziej różnorodne postacie, bardziej różnorodne team-kompy, na przykład z tego powodu, że pobanują część. Więcej postaci będzie zbanowanych, bardziej trzeba będzie kombinować w champion selekcji, o tak opowiem, bo już zaczyna mi się plątać język. Mam nadzieję po prostu, że będziemy widzieli ciekawsze drużyny, że meta nie będzie dzięki temu systemowi banów nigdy zdominowana, tak jak to było kiedyś, przez kilka postaci. Kiedyś było tak, nie wiem czy pamiętacie, że na topie były na przykład tylko cztery piki, Renekton, Shyvana, Trundl i nie pamiętam kto. Chyba Jax, ale Jax okazjonalnie i to była gra kamień papier nożyce w zasadzie eee, i nie widzieliśmy tutaj nic szalonego. Mam, mam nadzieję, że w tym systemie banów coś takiego nigdy nie, się nie stanie. Ok, więc to na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o systemie 10 banów. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robię. To zostawcie subskrypcję na kanale i możecie również zalikować fanpage'a i dołączyć do grupy Noxia na Facebooku. Do wszystkiego linki są w opisie. Ok, więc to na tyle. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.